Bytom sportem stoi i wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali momentu, kiedy znów będzie można trenować. Chodź, pokażemy. Prowadzaj pomału. W tym tygodniu w naszym mieście wznowiono zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Wszyscy się cieszymy, i trenerzy, i zawodnicy, i przede wszystkim zawodnicy i rodzice. No każdy się tak naprawdę cieszy, bo to już było bardzo długo, ten okres czasu bez tych treningów takich zorganizowanych. Wiadomo, że gdzieś tam dzieci same sobie chodziły na te powietrze pobiegać, czy tam gdzieś do lasu i tak dalej, ale jednak ten trening to jest trening. Trening, który w obecnej sytuacji musi być przede wszystkim bezpieczny, podkreśla Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Bardzo się cieszymy oczywiście, że dzieci i młodzież będą korzystać z boisk, z sal sportowych i będą brały udział w zajęciach sportowych. To na pewno cieszy. No ale cały czas pamiętamy o tym, że nie jest jeszcze bezpiecznie, cały czas o tym pamiętamy i obligujemy organizatorów tych zajęć, trenerów, że trzeba zachować ten reżim, że trzeba przede wszystkim w tej sytuacji myśleć o bezpieczeństwie. Przed wznowieniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami bytomskich klubów i stowarzyszeń sportowych poświęcone ich bezpiecznej organizacji. Z kolei bytomski OSIR przygotował m.in. ankietę wstępnej kwalifikacji medycznej. Kluby przed rozpoczęciem zajęć taką ankietę dają rodzicom do wypełnienia. Są tam pytania odnośnie, czy ktoś w rodzinie przebył chorobę, czy jest w trakcie może kwarantanny, czy gdzieś w ostatnich 14 dniach wyjeżdżał za granicę. Na tej podstawie dzieci mogą rozpocząć treningi, które również odbywają się z zachowaniem wszelkich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. Jedna grupa od drugiej w bezpiecznych ramach czasowych się wymienia, także nie mają z sobą kontaktu, jest czas na dezynfekcję, jest czas na przygotowanie hali pod konkretną dyscyplinę, która się odbywa. Także wszystkie te zajęcia idą zgodnie z planem, wszyscy są zadowoleni. Tu w klubie Czarni Bytom jest tak wielu chętnych, że po to, by zachować zasady bezpieczeństwa, najmłodsze grupy nadal mają treningi zdalne. Jest bardzo duże zainteresowanie, młodzież bardzo chętnie powraca, spotykają się ze swoimi znajomymi. Rozmawiałem również z trenerami, a nie wiem, czy trenerzy nie są bardziej spragnieni tych zajęć niż nawet ta młodzież, bo z wielkim zaangażowaniem i zapałem przystąpili do prowadzenia tych zajęć. Zapału nie brakuje, ale jest też sporo do nadrobienia, tak by utrzymać wysoki poziom. W ubiegłym roku w rankingu sportu młodzieżowego Bytom zajął 20. miejsce, a w zestawieniu brano pod uwagę 881 gmin z całego kraju.